Sponsorem programu jest firma Golden Gate. Witam Państwa serdecznie po zimowej przerwie. Pierwszy mecz ligowy RKM-u Rybnik na własnym torze. Pojedynek rybnickich rekinów z ekipą bydgoskiej Polonii. Na pewno ciekawe spotkanie. Za chwileczkę o innych także meczach, które dzisiaj w tej pierwszej ligowej kolejce, bo i Ekstraliga zaczęła sezon i pierwsza liga. Tymczasem w Rybniku dzisiaj RKM Rybnik podejmuje, jak już mówiłem, Polonię Bydgoszcz. Bydgoszcz osłabiona brakiem Andreasa Jonssona. Ale być może wcale to nie będzie takie osłabienie, bo za Andreasa Jonssona będą stosowali zastępstwo zawodnika i w tej chwili na Państwa ekranach składy obu ekip. Zaczniemy od gości z Bydgoszczy. Z numerem 1 Rafał Okoniewski, numer 2 to Krzysztof Buczkowski, trójka to Jonas Davidson, czwórka Simon Stead, piątka miał być Andreas Jonsson, tutaj zastępstwo zawodnika, szóstka Marcin Jędrzejewski, siódemka Emil Sajfudinow i ósemka Michał Łopaczewski. To jest ekipa trenera Zenona Plecha. Natomiast gospodarze w dniu dzisiejszym numer 9 Sebastian Alden, z numerem 10 Roman Chromik, 11 to Maciej Kuciapa, nowy nabytek ekipy gospodarzy, 12 Denis Gizatulin, numer 13 Piotr Świderski, numer 14 Patryk Pawlaszczyk, z 15 Michał Mitko i z 16 Bartek Szymura. To z kolei podopieczni trenera Mirosława Korbela. A teraz mają Państwo na swoich ekranach pierwszą kolejkę, o której mówiłem, jeszcze króciutko o tej pierwszej kolejce pierwszej ligi, a więc Rybnik kontra Bydgoszcz, to tutaj jesteśmy w Rybniku. Później GTZ Grudziądz podejmuje u siebie PSZ Milion Team Poznań, w Ostrowie Interlazur jedzie z kolejarzem Rawicz i Lotos Gdańsk podejmuje Lokomotiv Daugavpils, a my już przenosimy się do parku maszyn na wywiady z bohaterami dzisiejszego spotkania. Zenon Plech przed pierwszym meczem w Rybniku, niezwykle na pewno zestresowany. Czy jest trema przed pierwszym spotkaniem? No na pewno poniekąd każdemu się udziela, no wiadomo, inauguracja rozgrywek, no i tyle. Zenon, bez AJ-a dzisiaj, podobnie jak dwa lata temu, kiedy Jonsson też nie mógł wystąpić w Rybniku, powiedz mi, czy twoim zdaniem to jest duże osłabienie zespołu, bo jednak ZZ-ka będzie dzisiaj, ale Jonsson na pewno wniósłby dużo pozytywnego ducha w tą ekipę. No na pewno widzimy po wynikach, które osiągał w Anglii, jechał zdecydowanie najlepiej z całego mojego zespołu. Na pewno byłby silnym punktem bydgoskiego zespołu tutaj w Rybniku. No, niemniej jednak jest taka, a nie inna sytuacja i jedziemy bez niego. Rybniczanie chyba w zamyśle chcą Was zaskoczyć tory, bo przygotowali dzisiaj dosyć przyczepny tor. Wyjedziecie na twardym torze. Powiedz mi, czy to może być utrudnienie dla swoich zawodników, bo moim zdaniem chyba nie. Ja uważam, że to są profesjonaliści, zawodowcy, to są ich pieniądze. Ja tylko będę dbał o to, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany za AJ-a. Uważam, że tor jest dla wszystkich taki sam. Czy jest jakaś taktyka, którą wymyśliłeś w sobotnie popołudnie, czy jednak pojedziecie z manszu i co się wydarzy, będziesz reagował odpowiednio wcześnie? No trzeba reagować odpowiednio wcześnie. Przecież to zwycięstwo jest, powiedzmy, w rękach zawodników tak samo bydgoskich, jak i rybnickich. No zobaczymy, kto lepiej z tego zadania wyjdzie. Dzięki. Dziękuję. Rafał Okuniewski na pewno będzie jednym z liderów dzisiaj ekipy w Rybniku. Rafał, czy jest delikatny stresik przed pierwszym spotkaniem? Nie. Myślę, że nie ma już takiego stresu, jak to było wcześniej, gdzie miałem pierwsze zawody.
Myślę, że już jest zdecydowanie lepiej, mniej się denerwuje, aczkolwiek no zawsze jakieś przed zawodami są nerwy. Jest to spotkanie tutaj ligowe i wszystko musi być na swoim miejscu i musi zagrać dzisiaj. Powiedz mi, czy jest w was zawodnikach presja taka, że jednak wszyscy widzą w was głównego faworyta do awansu? Czy tobie się to dzisiaj nie już udziela przed tym pierwszym spotkaniem, czy jednak podchodzisz do tego spokojnie, bo w sporcie bywa różnie? Zgadza się, w sporcie bywa zawsze różnie. Wiadomo, cel jest wytyczony już przed sezonem był i wiemy, o co jedziemy. Także ja myślę, że dużo szczęścia tylko nam życzyć i ja z moją drużyną chciałbym awansować do tej Ekstraligi. Rafał, ostatnie pytanie bez odprawa. Powiedz mi, czy zaskoczył cię stan rybnickiego toru? Czy spodziewałeś się, że będzie bardziej twardo dzisiaj? No na pewno, ale myślę, że tor jest fajny. Będą warunki ku temu, żeby się pościgać. Dzięki. Dzięki. Ramon Chromik, dzisiaj ciężkie zadanie przed jego drużyną, bo Polonia Bydgoszcz to nie jest byle kto. Romku, powiedz mi, ciężkie zadanie przed wami. Polonia Bydgoszcz, ja, ale na pewno to jest siła odmiennie na potężna. No na pewno. Ten roku będzie z każdą drużyną ciężko, także nie ma za bardzo jakichś łatwych spotkań. Na wszystkich trzeba jechać na 100% teraz. Po tym sparingu z Rzeszowem nie pojechałeś zbyt dobrze. Powiedz mi, czy to była kwestia sprzętu i czy już dograłeś wszystko odpowiednio? No, na tym sparingu nie miałem jeszcze, że można powiedzieć, świeżych jakichś silników. Dotarły teraz dopiero do mnie, także pojeździłem w piątek na treningu na jednym z tych silników i dzisiaj na nim startuję. No myślę, że będzie dobrze. Piątek też było w miarę dobrze, tak powinno być dobrze dzisiaj. Przyczepny tor dzisiaj zrobił Mirek Korbel. Powiedz mi, jak ty się czujesz na takich nawierzchniach? No, w sumie można powiedzieć, że to jest obojętnie. Trzeba tylko sprzęt dopasować i do każdego toru i jechać. Dzięki. Dzięki. A więc słyszeli państwo, że na spokojnie podchodzą do tego bohaterowie dzisiejszego spotkania. Przed nami już wyścig numer 1. Wyścig juniorów. Patryk Pawlaszczyk, Michał Mitko, to jest para gospodarzy. Marcin Jędrzejewski, Emil Sajfudinow, to jest z kolei para gości z Bydgoszczy. Pola startowe odpowiednio na żółto z pierwszego Jędrzejewski, na biało z trzeciego Sajfudinow. Przypomnę, mistrz świata juniorów z Ostrowa. Natomiast gospodarze na czerwono, Patryk Pawlaszczyk, na niebiesko Michał Mitko. No zobaczymy. Rybniczani nie za wiele sobie pojeździli w przedsezonowych sparingach, bo właściwie taki jeden poważny sprawdzian z drużyną z Rzeszowa, wygrany zresztą, ale w stylu niezbyt dobrym. Patryk Pawlaszczyk wtedy zaprezentował się nieźle, Michał Mitko bardzo słabo, ale wiadomo, że sparingi to są sparingi, to jest jakby jedno, a mecze ligowe to jest jakby druga strona medalu. Są zawodnicy, którzy w sparingach jeżdżą, bo jeżdżą, testują sprzęt, różne ustawienia, a później w meczu ligowym jeżdżą fantastycznie. Nie jest to w żaden sposób miarą. Nie jest to w żaden sposób miarą wartości zawodnika. Popatrzmy. Jakieś problemy z ustawieniem zawodników jeszcze. Przypomnę, w kasku żółty Marcin Jędrzejewski od krawężnika. To jest pierwsze pole, kask drugi, pole... Kask czerwony, pole drugie, Patryk Pawlaszczyk, pole trzecie, kask biały, to Emil Sajfudinow i na polu numer 4 w kasku niebieskim Michał Mitko. Coś, jakieś problemy były z osobami na murawie stadionu, ale już jest wszystko w porządku, za chwileczkę inauguracja sezonu już nowego w Rybniku, popatrzmy. Taśma w górze, Pawlaszczyk dobrze, ale znakomicie Jędrzejewski, Pawlaszczyk wychodzi na czoło i jest Patryk Pawlaszczyk na miejscu numer 1. Pawlaszczyk pierwszy, drugi Jędrzejewski, trzeci Sajfudinow, teraz Mitko po zewnętrznej, ale na razie nie daje rady. Michał Mitko jest czwarty, a więc na razie remisowo ten wyścig wygląda. Pawlaszczyk ładnie poszedł po szerokiej. I już na pozycji numer 1. Nie zmienia się na razie absolutnie nic. A więc Pawlaszczyk, Jędrzejewski, Sajfudinow. Mitko to chyba nie do końca dobre przełożenie dograne, bo widać, że z wyjścia traci bardzo Michał Mitko. Jeszcze jedno okrążenie i będziemy mieli wszystko jasne. Pawlaszczyk pierwszy, drugi Jędrzejewski, trzeci Sajfudinow. Mitko zrezygnował w tej chwili z jazdy, nie wiadomo dlaczego.
ale póki co z przodu nie zmienia się absolutnie nic, a więc 3 punkty dla Patryka Pawlaszczyka i dla niego pierwsze miejsce. 2 punkty Marcin Jędrzejewski, 1 Emil Sajfudinow i bez punktu Michał Mitko. On do mety nie dojeżdża, niezbyt sportowe zachowanie tego zawodnika. Przy jego nazwisku wpisujemy literkę D, a więc defekt 3-3 w pierwszym wyścigu i taki też stan spotkania po pierwszej odsłonie w Rybniku. Zaczynamy teraz już poważne ściganie, jak niektórzy mówią, a więc seniorzy wkraczają do boju. No i po kolei Sebastian Alden, kask czerwony, pole pierwsze. Jego partnerem będzie z pola numer 3 w kasku niebieskim Roman Chromik. To jest para gospodarzy, goście desygnują do boju Rafała Koniewskiego, z którym mieli Państwo okazję obejrzeć wywiad. I w kasku białym z pola numer 4 pojedzie Krzysztof Buczkowski. Okoniewski długo ociągał się z podpisaniem kontraktu w Bydgoszczy. W pewnym momencie wydawało się, że nie będzie jeździł w drużynie bydgoskiej Polonii. Potem jednak szybko podpisany kontrakt i Okoniewski jest zawodnikiem bydgoskiej Polonii. Alden na czerwono, Okoniewski na żółto, Chromik na niebiesko, Buczkowski na biało. Przed nami wyścig numer 2, popatrzmy. Taśma w górze, Alden znakomicie, ale jeszcze lepiej zawodnicy bydgoskiej Polonii dołączył do Okoniewskiego. Buczkowski i już jest 5-1, a dobry moment startowy mieli Rybniczanie, ale mówił trener Romuald Łoś, który jest tutaj gościnnie, z którym miałem okazję rozmawiać przed tym spotkaniem, że znakomicie rozgrywają pierwszy wiraż i dojazd do pierwszego łuku. Bydgoszczanie, co było widać teraz? Zamarły trybuny w Rybniku, bo bydgoszczanie prowadzą bezpieczną przewagą. Nie wiem, co się stało z Sebastianem Aldenem. Ten po dobrym starcie, mniej więcej na linii 30 metrów, założył się na niego Okoniewski. Później poszedł po szerokiej Buczkowski i właściwie było po biegu, bo tutaj nie sądzę, aby cokolwiek się mogło zmienić. Okoniewski jest pierwszy, drugi Buczkowski, trzeci Roman Chromik, czwarty Sebastian Alden z ogromną stratą. Bojaźliwie jedzie Szwed, ten pierwszy swój wyścig i za chwileczkę będziemy mieli metę. Okoniewski za 3, Buczkowski za 2, Chromik za 1, Alden bez punktu. Pierwsze zwycięstwo biegowe ekipy bydgoskiej Polonii, od razu za 3 punkty Rafał Koniewski, 3, 2 punkty i bonus dla Krzyśka Buczkowskiego, 1 punkt Roman Chromik, bez punktu Sebastian Alden. 5-1 wygrywa drużyna bydgoskiej Polonii w biegu numer 2 i po dwóch wyścigach mamy 8 punktów dla ekipy z Bydgoszczy, a 4 punkty dla ekipy z Rybnika. Bieg numer 3 przed nami, a w nim nowy nabytek rybnickich rekinów Maciej Kuciapa. On w kasku czerwonym, jego partnerem z pary będzie Denis Gizatulin. Kuciapa w czerwonym, Gizatulin w niebieskim. Parę gości tworzyć będą w tym wyścigu. Jonas Davidson w kasku żółtym i Simon Stead, Anglik, reprezentujący barwy bydgoskiej Polonii w kasku białym. No ciężko od razu dla ekipy RKM Rybnik się zrobiło na początku tego spotkania. Pierwszy bieg jeszcze w miarę wyglądał, potem ten drugi. Wygrany start Rybniczan, a później coś stało się na 15 metrze, że zostali właściwie, mówiąc żargonem, sprintera w blokach startowych i przegrali podwójnie. Szansa na rehabilitację już w tym wyścigu. Kuciapa w czerwonym, Gizatulin w niemieckim,
Davidson w kasku żółtym, Simon Stead w kasku białym, teraz lepsze wewnętrzne pola mają bydgoszczanie. 8-4 przypomnę po dwóch wyścigach. Dobrze, macie kucia palę, wzięte też przez dwójkę zawodników bydgoskiej Polonii. Teraz szeroko wywozi się Kuciapa razem z Gizatulinem. Kuciapa już jest drugi, prowadzi Simon Stead. Kuciapa drugi, trzeci, Davidson czwarty, jest w tej chwili Gizatulin. I póki co mamy biegowe prowadzenie ekipy bydgoskiej Polonii, ale Kuciapa szeroko próbuje tam nabrać prędkości, teraz ścina do krawężnika. Czy to odniesie efekt? Maciej Kuciapa coraz bliżej Simona Steda. Sted przy krawężniku, Kuciapa szerzej. Czy będą nożyce tutaj na wyjściu? Maciej Kuciapa ujął gazu, ale jeszcze ma półtorej okrążenia. Zobaczymy, co z tych ataków wyjdzie. Kuciapa teraz szeroko, ścina ponownie do krawężnika. Czy da rada? Jednak niestety idzie znakomicie. Kuciapa drugi, trzeci Davidson, czwarty Gizatulin. Może teraz Maciej Kuciapa bardzo blisko Anglika, ale on znakomicie tutaj jeździł. Pamiętamy drużynowy Puchar Świata w Rybniku 2006, gdzie Simon Stead fruwał po tym rybnickim torze. Stead 3, Kuciapa 2, ale po ładnej walce w kontakcie. Davidson 1, Gizatulin 0, ale pokazał Maciej Kuciapa, że jest bardzo szybki. Podziękowali sobie za walkę Kuciapa ze Steadem, a więc Stead za 3, Kuciapa za 2, Davidson za 1, Gizatulin 0, 2-4 przegrają rybniczani bieg numer 3 i mamy 6-12 po trzech odsłonach tego spotkania, więc już ciężka sytuacja, już od razu 6 punktów, jak chodzi o podopiecznych trenera Mirosława Korbala. 6 punktów w plecy, no i trzeba będzie zacząć te straty odrabiać, bo właściwie 1/5 spotkania już za nami. I proszę Państwa, jesteśmy ponownie tutaj w Rybniku, już szybciutko bieg numer 4. Rafał Koniewski w miejsce Andreasa Jonssona, jako zastępstwo zawodnika. Jego partnerem będzie Emil Sajfudinow, a więc na żółto Koniewski, na biało Sajfudinow. Parę gospodarzy stanowić będą Piotrek Świderski w kasku czerwonym i w kasku niebieskim. Tutaj zmiana w miejsce Michała Mitko, Bartek Szymura. Bardzo podobne keflary ma Bartek Szymura i Michał Mitko. Ciężko odróżnić tych zawodników na to, że popatrzmy, 12-6 przegrywają gospodarze. Znakomicie Świder, ale kto będzie lepszy? Jednak Okoniewski. Próbował ukraść start Piotr Świderski. Pociągnęło troszeczkę na starcie i Świder jest w tej chwili trzeci, Szymura czwarty. A bydgoszczanie prowadzą podwójnie, a więc na pewno nie tak wyobrażał sobie Mirek Korbel. Początek tego spotkania, Sajfudinow, Okoniewski, Świderski, Szymura. Czyżby drugie zwycięstwo 5-1? Gości, no byłoby to już coś niemożliwego na początku tego spotkania. Taka strata. I tam przypomnę bez AJ-a. Sajfudinow, blisko niego Okoniewski, Świder bliżej prowadzącej dwójki, ale nie tak blisko, aby mógł kogoś wyprzedzić. Szymura czwarty, teraz Świderski zbliża się środkiem toru, ale tam nie ma tej sprzecznej ścieżki. Teraz przy krawężniku Piotr Świderski nie daje jednak rady. Szybciej zdaje się przekazywać Sajfudinowi Okoniewski, bo czuje oddech Świderskiego, ale nie da rady Świder, a więc Sajfudinow za 3, Okoniewski za 2, Świder 1, Szymura 0, 5-1 w biegu numer 4 i będziemy mieli katastrofę, jak chodzi o zespół RKM Rybnik po tych czterech wyścigach. Za 3, Sajfudinow za 2 i bonus, Okoniewski, Świderski 1, Szymura 0, drugie podwójne zwycięstwo gości w tym spotkaniu i mamy 7-17, a więc pamiętam, że po czterech wyścigach dwa lata temu był dokładnie taki sam stan spotkania, także na korzyść bydgoskiej Polonii. We'll be right back.
zobaczyć. Rafał Koniewski w kasku żółtym, Krzysztof Buczkowski w kasku białym, to jest para gości. Natomiast gospodarze, Denis Gizatulin w kasku niebieskim, Maciej Kuciapa w kasku czerwonym. Do tej pory Kuciapa 2 punkty, Gizatulin 0. To jak chodzi o gospodarzy, goście, Okoniewski 5 punktów i bonus, ale w dwóch wyścigach, a Krzysztof Buczkowski 2 punkty i bonus w jednym. Popatrzmy, piąta odsłona przed nami. Maciej Kuciapa został na starcie w zakończeniu. Bydgoszczanie, Gizatulin próbuje przekrawężniku Kuciapa szeroko. No i zobaczymy, czy znajdzie sposób na jadących parę już w tej chwili Bydgoszcza. Bardzo szeroko Maciej Kuciapa. Gizatulin nieco wężej, Kuciapa jest trzeci. Buczkowski pierwszy. Okoniewski drugi, Kuciapa trzeci. Czwarty Gizatulin. Czyżby kolejne zwycięstwo 5-1 wisiało w powietrzu dla gości? Wszystko na to wskazuje. Bezbłędnie jadą Bydgoszczanie, a gospodarze jak na razie nie potrafią znaleźć recepty na bardzo szybkich na starcie zawodników z gryfem na plastronie. Buczek i Okoń, to jest w tej chwili 5 punktów, to jest kolejne znakomite punkty do dorobku drużyny. Maciej Kuciapa trzeci, Denis Gizatulin czwarty z ogromną już stratą. No i stało się dla rybnickich kibiców to co najgorsze, a więc Buczkowski za 3, Okoniewski za 2, Kuciapa 1 i Gizatulin 0, a więc kolejne podwójne zwycięstwo ekipy z Bydgoszczy. Mamy 8-22, a więc w tej chwili już pogrom ekipy RKM Rybnik. 3 punkty Krzysztof Buczkowski, 2 punkty i bonus Rafał Okoniewski, Maciej Kuciapa 1 bez punktu, Denis Gizatulin 22-8 po 5 wyścigach w Rybniku. Bieg szósty przed nami, Jonas Davidson i Simon Stead, to jest para gości, Davidson w żółtym, Simon Stead w kasku białym, gospodarze w tym wyścigu to Patryk Pawlaszczyk w kasku niebieskim i Piotr Świderski w kasku czerwonym. Pawlaszczyk wygrał swój pierwszy wyścig i to jest jak na razie jedyne biegowe zwycięstwo podopiecznych trenera Mirosława Korbela. Piotr Świderski ma na swoim koncie 1 punkt z kolei. Bydgoszczanie, Jonas Davidson, jedno oczko, Simon Stead po doskonałym wyścigu, kiedy to pokonał Macieja Kuciapę, ma na swoim koncie 3 punkty. Dobrze Pawlaszczyk, jest Pacio pierwszy, jest dobrze Piotrek Świderski, do niego dołącza po zewnętrznej i gospodarze w tej chwili wychodzą na podwójne prowadzenie. Co myślę jest sporą niespodzianką, ale popatrzmy, bo do końca wyścigu jeszcze mamy 3 okrążenia. Świderski pierwszy, Pawlaszczyk drugi, trzeci jest Simon Stead czwarty, Jonas Davidson. Stead do końca będzie nęką atakami Patryka Pawlaszczyka. Musi Paciu uważać, bo Stead jest bardzo szybki, widać ogromną ambicję, ochotę do walki. Stead bardzo wąsko, Pawlaszczyk jest szerzej. Teraz zamknij mu wewnętrzną część toru Simon Stead, teraz po zewnętrznej wynosi, tam próbuje nabrać prędkości, zablokował jednak tą akcję Pawlaszczyk, z przodu Świder, nie powinien stracić już 3 punktów, dwójka zawodników z Bydgoszczy teraz będzie atakowała Patryka Pawlaszczyka, jedno krążenie do końca i może się wszystko zdarzyć. Pawlaszczyk słabnie w oczach, Stead po zewnętrznej znakomicie przechodzi, Anglik na drugą pozycję, teraz po zewnętrznej Jonas Davidson, czy da radę na tych ostatnich metrach, zablokował tą akcję Pawlaszczyk, ale teraz jednak Pawlaszczyk trzeci. Jednak Pawlaszczyk trzeci. Szkoda tego wyścigu dla gospodarzy. Ładne widowisko dla oka. Simon Stead do końca jechał, ale brawa dla Piotra Świderskiego. Świderski za 3 punkty, za 2 punkty Simon Stead, 1 Pawlaszczyk. Jonas Davidson bez punktu. Pierwsze zwycięstwo gospodarzy w tym meczu. 4-2 i 12-24. Taki stan spotkania po 6 odsłonach.
Świderski w kasku czerwonym, Patryk Pawlaszczyk w kasku niebieskim. To jest obsada, jak chodzi oczywiście o gospodarzy. Goście w tym wyścigu to Krzysztof Buczkowski w kasku białym, Rafał Okoniewski w kasku żółtym. Bali się tego spotkania także bydgoszczanie, kiedy dowiedzieli się, że AJ Andreas Jonsson nie będzie mógł pojechać na pewno. To obawy jeszcze wzrosły, ale jak się okazuje, przynajmniej na razie zupełnie bezpodstawnie, bo Rybniczani jak na razie na swoim torze nie istnieją, no i to jest problem wielki. Co zrobić, aby było lepiej? Być może Piotr Świderski, być może Patryk Pawlaszczyk, bo to jest w tej chwili jedna z mocniejszych par w tym spotkaniu ekipy gospodarzy. Coś zrobi w tym biegu ósmym, żeby nastroje rybnickich kibiców były lepsze. Buczkowski, Świderski, Ogoniewski, Pawlaszczyk. Dobrze, Piotr Świderski. Między dwójkę bydgoszczan, Pawlaszczyk przy krawężniku. Ale póki jednak co, był przez chwilę na pierwszej pozycji Buczkowski, Świderski znakomicie przy krawężniku. I już w tej chwili jest Piotr Świderski na pozycji numer 1, ale Ogoniewski jest drugi, Buczkowski trzeci, Pawlaszczyk czwartek, ale cały czas ta czwórka bardzo blisko ciebie teraz zamknął atakującego wściekle Rafała Ogoniewskiego. Świderski. Świder pierwszy, drugi Ogoniewski, trzeci jest Buczkowski, czwarty Patryk Pawlaszczyk, ale znowu ten sam manewr. Ogoniewski próbował zastosować więc wąskie wyjście z tego pierwszego wirażu. Świderski szeroko daje radę tam jechać. Teraz wyniósł się znowu pod bandę, zablokował akcję Ogoniewskiego, który miał pomysł, aby tam zaatakować i powinien dowieść Świderski 3 punkty do mety. Piotr Świderski, Rafał Okoniewski, Krzysztof Buczkowski, Patryk Pawlaszczyk, a więc mamy remis i zwycięstwo zawodnika gospodarzy. Świderski, a więc za 3, 2 punkty, Rafał Okoniewski 1 punkt i bonus, Krzysztof Buczkowski bez punktu, Patryk Pawlaszczyk 3-3 w biegu numer 8, 16-32, taki stan spotkania po 8 rozegranych do tej pory wyścigach. Para gospodarzy to w kasku niebieskim Roman Chromny, w kasku czerwonym Piotr Świderski, a goście z Bydgoszczy Simon Stead w kasku białym, Jonas Dawidson w kasku żółtym. Przed nami 9 odsłona. Taśma w górze, znakomicie Świder, dobrze także Roman Chromik. Dawidson po szerokiej teraz Chromika, wydawało się, że połknie także Simon Stead. Póki jednak co, gospodarze prowadzą 4-2, bo Świder jest z przodu. Piotr Świderski, drugi Jonas Dawidson, trzeci Roman Chromik, czwarty Simon Stead. To jest, myślę, niespodzianką, bo liczyłem na troszeczkę lepszą postawę Anglika w tym biegu, bo pokazał do tej pory w swoich dwóch wyścigach, że potrafi jechać na rybnickim torze. Znakomicie poczyna sobie, może poza tym pierwszym, nie do końca udanym biegiem, Piotr Świderski, który ponownie prowadzi. Świder jedzie po pewne 3 punkty. Drugi Dawidson, trzeci Chromik, czwarty Simon Stead, ale Anglik walczy na outside. Teraz ścinka do krawężnika, czy da radę wyprzedzić Chromika? Jeszcze jeden wiraż i będziemy znali na to pytanie odpowiedź. Nie dał rady, nie dał rady, a więc gospodarze wygrywają drugi bieg w dzisiejszym spotkaniu, dopiero drugi bieg. Świderski 3 punkty, 2 punkty Dawidson, 1 punkt Roman Chromik, Simon Stead bez punktu, 4 punkty dla ekipy RKM-u, 2 dla ekipy gości. Mamy 20-34, taki stan spotkania po 9 gonitwach na torze przy ulicy Gliwickiej.
Przed nami bieg 10, jestem winny Państwu, małe sprostowanie. Dowiedzieliśmy się dopiero tutaj po wyścigu właściwie o tym, że Piotr Świderski jechał jako złota rezerwa taktyczna, a więc zdobył 6 punktów i tym samym Rybniczanie wygrali 7-2, 23-34, taki stan spotkania po 9 biegach. Najmocniej przepraszamy, ale jak mówię, ta informacja dotarła do nas bardzo późno. Jędrzejewski w białym, Sajfurino w miejsce Jonsona w żółtym. To jest para gości w biegu numer 10. Maciej Kuciapa w kasku czerwonym, Denis Gizatulin w kasku niebieskim. To jest z kolei para gospodarzy. Popatrzmy, czy Gizatulin w końcu przełamie tą niemoc, która go dzisiaj ogarnęła. 2-0. No popatrzmy, długo trzymał sędzia zawodników pod taśmą. Jędrzejewski i Sajfurino fantastycznie rozegrali ten pierwszy wiraż. Gizatulin mocno odkręconym garze, już jest Rosjanin, drugi Kuciapa jest w tej chwili czwarty. No i zobaczmy, bardzo blisko krawężnika Gizatulin, dwójka Rosjan, bratobójczy pojedynek. Sajfurinow jedzie po 3 punkty, po 2 Gizatulin, Kuciapa bardzo szeroko tam pod bandą. Z przodu powiększył przewagę Sajfurinow. Drugi Gizatulin, trzeci Jędrzejewski, Kuciapa teraz może. Przecinka do małej, Maciej Kuciapa, czy da radę? Zamknął jednak tą akcję Marcin Jędrzejewski. Jeszcze jedno okrążenie i będziemy mieli wszystko jasne. Sajfurinow póki co nie zagrożony. Gizatulin drugi, trzeci Jędrzejewski, Kuciapa. Bardzo szeroko, mocno odkręcony gaz. Czy da radę Maciej Kuciapa? Tak jest. Znakomicie, ale nie wiem, czy to wystarczy na tej prostej, czy wystarczy szybkości. Jednak Kuciapa, tak jest, Maciej Kuciapa. Znakomita jazda do końca, a więc 3 punkty Emil Sajfurinow, 2 punkty Denis Gizatulin, 1 punkt i bonus Maciej Kuciapa i Marcin Jędrzejewski w tym wyścigu. Bez punktu, znakomita walka, najładniejszy chyba pojedynek w dzisiejszym spotkaniu. Remisowy 3-3, a więc mamy 26-37. W dalszym ciągu 11 punktów przewagi podopiecznych Zenona Plecha. Przedostatni bieg serii biegów rundy zasadniczej. Maciej Kuciapa w kasku czerwonym, Denis Gizatulin w kasku niebieskim. To jest para gospodarzy. Goście w tym wyścigu to Marcin Jędrzejewski w kasku białym, Rafał Okoniewski w kasku żółtym. Obudził się Gizatulin. Ten ostatni bieg na 2 punkty już dobry, po dobrej walce. A Maciej Kuciapa, no walczy, waleczno gromi, ale czegoś jednak brakuje dzisiaj Maczkowi i to widać gołym okiem. Dobrze ze startu Rybniczanie, Gizatulin pierwszy, Jędrzejewski drugi, teraz błąd popełnił, Gizatulin dał się objechać Jędrzejewskiemu, który pojechał pod płotem szeroko. Maciej Kuciapa, ostatni Rafał Koniewski, no to byłaby wielka niespodzianka, gdyby tak przyjechał. Na ostatniej pozycji Gizatulin przy krawężniku próbuje atakować Jędrzejewskiego. Kuciapa odbił się od bandy, jakiś defekt motocykla tego zawodnika. A goście spokojnie jadą sobie po 4 punkty, ogromną krapkę na 2 oczka ma Okoniewski. Teraz mocno odkręcił, tam dźwiga go przy wyjściu z wirażu. Jeszcze jedno okrążenie, Okoń będzie miał na to, aby powalczyć z Gizatulinem o 2 punkty. Jędrzejewski jest z przodu, Gizatulin drugi, Okoniewski trzeci teraz przy krawężniku. Czy zaatakuje, czy jednak ten ostatni wiraż będzie wirażem prawdy? Bardzo wąsko Okoń, wąsko Gizatulin, ale dowiezie Rosjanin te 2 punkty do mety. A więc Marcin Jędrzejewski 3 punkty, 2 punkty dla Denisa Gizatulina.
jeden punkt Rafał Koniewski, a to oznacza, że goście wygrywają ten bieg 4-2 i prowadzą w tej chwili już po 12 odsłonach 29-46, a więc już praktycznie to spotkanie wygrali. Gratulacje dla podopiecznych trenera Zenona Plecha. Bieg 13 będzie kończył rundę zasadniczą w dzisiejszym spotkaniu. Roman Chromik, to kask niebieski, Piotr Świderski, to kask czerwony. To są oczywiście gospodarze, para gospodarzy, a goście w tym biegu Krzysztof Buczkowski w kasku białym i ponownie w miejsce Andrasa Jonsona Emil Sajfudinow. Dzisiaj 9 punktów i bonus, znakomity wynik Rosjanina. Na torze w Rybniku Buczek do tej pory 6 punktów i 2 bonusy. Jak chodzi o gospodarzy, Roman Chromik 2 punkty, a proszę Państwa 13 punktów Piotr Świderski, ale pamiętajmy o tym, że on jechał jako rezerwa taktyczna, jako złota rezerwa taktyczna i wygrał bieg, zdobywając 6 punktów. Buczkowski, Chromik, Sajfudinow i Świderski to obsada biegu numer 13. Start pary gości, Świderski szeroko tam próbuje szukać prędkości, znakomity manewr Świder znakomicie przyklejony do krawężnika, ale zamknął go Buczkowski, fantastyczna akcja. Teraz Świderski spróbuje przydzielić parę gości, nie udaje się ta sztuka, jednak znakomicie jadą bydgoszczanie parowo. Buczkowski pierwszy, Sajfudinow drugi, Świderski szaleje z tyłu. Chromik chyba już nie będzie liczył się w tej stawce, ale do końca będzie następna walka pomiędzy parą z Bydgoszczy a Piotrem Świderskim. Świderski szuka sposobu, jak przechytrzyć parę gości. Na razie się to nie udaje, bo na razie znakomicie jadą podopieczni Zenka Plecha. Jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. Już w tej chwili straci Piotr Świderski dosyć duży teraz defekt motocykla. Zyskuje na tym Roman Chromik, który zdobędzie jeden punkt, a bydgoszczanie zdobywają w tym biegu aż 5 oczek. Buczkowski za 3, Sajfudinow za 2, jeden Roman Chromik, Piotr Świderski defekt, a więc kolejne podwójne zwycięstwo podopiecznych trenera Zenka Plecha i mamy 30 punktów na koncie Rybniczan, 51 na koncie zawodników gości, na koncie zawodników bydgoskiej Polonii. Za chwilkę przed nami dwa biegi nominowane i będziemy mieli odpowiedź, jaką różnicą RKM przegra u siebie dzisiaj z ekipą z Bydgoszczy. Jeszcze bieg nominowany przed nami. Janusz Dawidson w kasku żółtym. Jego partnerem będzie Simon Stet w kasku białym. To para gości, gospodarzy. Patryk Pawlaszczyk w kasku czerwonym i Denis Gizatulin w kasku niebieskim. Gizatulin po słabszym początku, te dwa ostatnie biegi już niezłe. Pawlaszczyk w przekroju całego spotkania także dosyć dobry występ. Z kolei goście Simon Stet kapitalny na dystansie, Janusz Dawidson także nie mrawo. Dwa pierwsze biegi, po dwóch pierwszych biegach miał tylko jeden punkt na swoim koncie, ale potem dwójka, potem trójka i pokazuje, że nie bez kozary jest jednym z większych talentów wszystkiego Speedwaya. Pawlaszczyk, Dawidson, Gizatulin, Simon Stet. Taśma w górze, Simon Stet na końcu tego czwartego pola. Anglik już jest pierwszy, Dawidson przy krawężniku, zamknął go jednak
Rybniczonie, Pawlaszczyk drugi, Giza Tulin w tej chwili trzeci. Układa nam się to wszystko remisowo. A wyskoczył jak krocy Simon Stead, jakby na przekór temu, co mówiłem, że jest słaby na starcie, na dystansie znakomicie. Jakby na złość pokazał, że jest także dobry na starcie dzisiaj. Ostatni dzień znakomicie. No i efekt mamy tego taki, że prowadzi Simon Stead teraz. Wywrócił się Jonas Davidson, ale defekt Denisa Gizatulina i będziemy mieli bieg przerwany. A więc przerwany wyścig, widzieli to Państwo, zresztą będzie okazja, na pewno realizator pokaże to Państwu raz jeszcze. Chwileczkę poczekamy. O właśnie, ten moment. Proszę zobaczyć, Denis Gizatulin tutaj, defekt motocykla. Nie miał już szans Jonas Davidson ominąć Gizatulina. I stąd też przerwanie tego wyścigu. Nic nie stało się Davidsonowi, to nie groźny upadek, ale zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. A więc zawodnik w kasku niebieskim wykluczony z powtórki biegu 14 za spowodowanie jego przerwania. A więc Denis Gizatulin będzie wykluczony i powtórka w trzech w biegu, powtórce biegu numer 14. Kiedy doszło do przerwania tego wyścigu, Pawlaszczyk był na miejscu numer 2. A więc na dobrym miejscu. No zobaczymy, czy będzie w stanie powalczyć tutaj z parą Jonas Davidson, Simon Stead. Dobry start. Davidson, także Patryk Pawlaszczyk. Pawlaszczyk czy nie za szeroko. Zamyka Davidsona. Pawlaszczyk jest pierwszy. Simon Stead będzie po szeroki atakował. Stead wtedy prowadził. Póki co jednak zawodnik w kasku czerwonym na prowadzeniu będzie nękany przez dwójkę rywali, Patryk Pawlaszczyk. Simon Stead bardzo szeroko pod płotem i daje na razie rady, przedar się na drugą pozycję. Już i zapewne dwa okrążenia to będą próby odzyskania trzech punktów. Pawlaszczyk jak na razie środkiem toru. Stead próbuje znowu po szerokiej nabrać prędkości teraz. Znowu pójdzie szeroko pod płot, Davidson bardziej wąsko przy krawężniku, Pawlaszczyk jednak jak na razie wyniesie znakomicie. Jeszcze jedno okrążenie, czy da radę? Przypomnę, przegrał z Simonem Stadem dwa razy już Patryk Pawlaszczyk i być może wyjdzie teraz z tej batalii zwycięsko. Pawlaszczyk środkiem toru, Stead szerzej, ale nie da rady. Pawlaszczyk za 3, Stead za 2, Davidson za 1. Wielkie brawa dla Patryka Pawlaszczyka, ale myślę całkowicie zasłużone, bo pojechał naprawdę znakomicie, broniąc się przed atakami pary Davidson, Simon Stead, a więc 3 punkty Patryk Pawlaszczyk, 2 punkty Simon Stead, 1 punkt Jonas Davidson, 3 do 3 w biegu 14, 33 do 54, taki stan spotkania po 14 biegach, a do końca tego meczu jeszcze będziemy mieli jeden wyścig, który da odpowiedź na ostateczny rezultat tego spotkania. Ostatni 15 bieg dzisiejszego spotkania pomiędzy RKM-em Rybnik a bydgoską Polonią. Właśnie przed nami, właśnie teraz Krzysztof Boczkowski, Marcin Jędrzejewski, to jest para gości w tym wyścigu. Natomiast gospodarze w tym wyścigu to Piotr Świderski i Maciej Kuciapa. Świderski w czerwonym z pola B, Kuciapa w niebieskim z pola D. Gości odpowiednio w kasku żółtym, Boczkowski z pierwszego pola i Marcin Jędrzejewski, który znakomity występ dzisiaj notuje z pola trzeciego. Poradzili sobie bez problemu bydgoszczanie bez Andreasa Jönssona. No i potwierdzają już po tym pierwszym spotkaniu, że na pewno będą liczącą się ekipą w walce o awans do
Ekstraligi. Bieg 15 przed nami. Lider został, próbował ukraść startę Świnęcki, ale został przez to ukarany przez sędziego Kuciapa. Znakomicie przy krążniku pojechał. Już jest Kuciapa pierwszy teraz w kasku żółtym. Atakuje wściekle Krzysztof Buczkowski. Jest Maciej Kuciapa pierwszy, drugi Buczkowski, trzeci Piotr Świderski, czwarty Marcin Jędrzejewski. Świder! Czy Buczkowski? Buczkowski jak na razie wychodzi z tej batalii zwycięsko, ale Świderski będzie jechał do końca. Piotr Świderski jeszcze na trzecie miejsce i gospodarze prowadzą pierwszy raz w tym meczu podwójnie. Maciej Kuciapa jest pierwszy, drugi Piotr Świderski, trzeci jedzie Krzysztof Buczkowski, czwarty Marcin Jędrzejewski. Jeszcze jedno okrążenie. Miły byłby to akcent na zakończenie tego spotkania. Ze strony gospodarzy bardzo blisko teraz Buczkowski Świderskiego, nie dał jednak rady. Kuciapa jedzie po 3 punkty, Świderski jedzie po 2, Buczkowski po 1, Jędrzejewski bez punktu w tym wyścigu. Dobry, miły akcent gospodarzy na koniec. Zwycięstwo 5 do 1 i 38 do 55, a więc nie taki ten wynik straszny, jak się malował jeszcze po 5 wyścigach. Pierwsze miejsce i 3 punkty Maciej Kuciapa, 2 punkty i bonus Piotr Świderski, 1 punkt Krzysztof Buczkowski, bez punktu w tym wyścigu Marcin Jędrzejewski. My przenosimy się do Parku Maszyn, aby porozmawiać z bohaterami dzisiejszej imprezy, dzisiejszych zawodów. Oni za chwileczkę dla Państwa powiedzą, mam nadzieję, kilka ciekawych rzeczy o tym spotkaniu. Bohater spotkania w Rybniku, Marcin Jędrzejewski. Marcin, dobry występ twój, bo 2-3-0-3-0 to jest dobry wynik. Powiedz mi, widać, że pasował ci tor dzisiaj. No to znaczy, tor pracował, ale na pewno bohaterem nie jestem, ponieważ bohaterem jest cała drużynia. Byliśmy zgrani dzisiaj, no tor pasował, sprzęt nam jechał, wszystko było dobrze, wygraliśmy, myślę, że zasłużenie. Aczkolwiek mimo tego wyniku gospodarze naprawdę byli dobrze przygotowani, co było widać na torze. Nie, punkty nie przychodzili łatwo, no ale wygraliśmy, udało się, jesteśmy, można powiedzieć, mały kroczek do przodu, do awansu do Ekstraligi. Powiedz mi, z czego wynikały te biegi na zero? Czy to jest fakt, czy to było tak, że po każdym biegu dokonywałeś korek i po prostu nie trafiłeś? Czy jednak wynikało to z tego, że przegrywałeś starty, później gubiłeś się na dystansie? To znaczy, no w pierwszym biegu, w pierwszym zerze, na pewno ja popełniałem dużo błędów na dystansie. Później była kolejna trójka, no ostatni bieg myślę, że tak dużo błędów nie popełniałem, tylko że trochę mi chłopaki zamknęli furtkę, gdy wyszedłem po zewnętrznie, trochę mi wyjechali, no i stało się jak stało, ale ogólnie jestem zadowolony z występu. No mogło być zdecydowanie lepiej, ale miejmy nadzieję, że lepiej już będzie w następnych meczach. Dzięki. Dziękuję bardzo. Po tym pierwszym biegu, kiedy była dwójka, wydawało się, że jesteś bardzo szybki, później 3-1 po rząd, co się stało? No właśnie, też mi się wydawało korekta, miało być lepiej, a okazało się, że było gorzej, także no nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że już wtedy coś nie tak z silnikiem, bo po dwóch następnych biegach po prostu silnik się zatarł. Także nie wiem, czy już po prostu wtedy już coś tam po prostu było już nie tak w silniku. Także no straciłem jeden silnik. Szkoda, bo to początek sezonu, a to już drugie zatarcie praktycznie w ciągu 3 dni, bo jeden na treningu, teraz tu i no nie wiem, co się dzieje. No, robiłem silniki w Danii i szkoda tego. No także czekamy teraz trochę pracy przed meczem wyjazdowym, aby przede wszystkim zrobić ten sprzęt i dograć. Powiedz mi, tym jednym wyścigu, gdzie pocałowałeś się z płotem, ten defekt był, to było właśnie zatarcie, czy była inna przyczyna? Tak, właśnie, to było zatarcie. Po prostu wszedłem szeroko w to odsypane, ale no niestety, w tym momencie akurat motocykl stanął. Także na pewno, gdyby ten motocykl był sprawny, to tam bym się nie znalazł. Patryk Pawlaczek na pewno jeden z bohaterów ekipy RKM Rybnik. Patryk, ostatni fenomenalny bieg. Simon Stead dwa razy pojechał z tobą ostro. Ty pojechałeś z nim w ostatnim swoim wyścigu. Radość była ogromna. No na pewno, bo nie jest to zawodnik z drugiej ligi czeskiej, tylko zawodnik on już ma doświadczenie i jeździ w Grand Prix. Na pewno była radość, że z nim wygrałem. Szkoda, że przegraliśmy mecz jako drużyna.
Chociaż muszę powiedzieć, że w tym meczu było widać, że stanowimy jedną wielką drużynę. Wszyscy pomagali sobie między sobą. Co do swojego występu, na pewno nie czuję się żadnym bohaterem. Bohaterem czułbym się, gdybyśmy wygrali mecz. No, aż tak źle nie było w moim wykonaniu, chociaż parę punktów mogło być więcej, bo pouciekały mi praktycznie przed samą metą. Raz na ostatnim łuku właśnie Simon Stead. No, pokazał, że ma dużo większe doświadczenie. Pokazał mi się po zewnętrznej, ja próbowałem go utrzymać po zewnętrznej, żeby nie uciekł mi tam, a on przymknął gaz, przyciął do krawężnika i tym sposobem odjechał mi. I tutaj wielkie słowa uznania dla niego. W sumie ma większe doświadczenie, jest bardziej utytułowanym zawodnikiem. No ale myślę, że im dalej w głąb sezonu, tym powinno być lepiej. Przed nami mecz wyjazdowy w Daugavpils. Musimy ustalić jakąś taktykę, nie wiem, z trenerem. Przemyśleć to, jakie ustawienia, jaki tor mamy na treningu przygotowywać, żeby przypasować się do tamtejszego toru. No i właśnie, jakiego toru powiedzmy spodziewasz się w Daugavpils, bo tam jest Grand Prix, tam zazwyczaj jest dosyć twardo. No właśnie, będę w domu oglądał to Grand Prix, muszę to załatwić, skądś te zawody, żeby poglądać sobie na spokojnie. No na Grand Prix był tam tor twardy, ale dziurawy, dosyć bardzo dziurawy. Tam zawodnicy niektórzy mieli problemy z poprawnym jechaniem po łukach. No ale myślę, że jakoś to tam pozmieniali w tym Daugavpils i będzie można w miarę płynnie jechać. No jakoś powinno być coraz lepiej. Myślę, że jak sprzęt nie będzie zawodził, to będzie dobrze, nawet na wyjazdach. Dzięki, Pacio. Dzięki również, pozdrawiam wszystkich kibiców. Piotr Świderski humor dopisuje po tym spotkaniu, ale trudno się nie cieszyć, zdobywając 15 punktów w tym spotkaniu. Piotr, pierwszy bieg na jeden, później same wygrane, szóstka. Jeden defekt, bardzo dobre dla Ciebie spotkanie, szkoda, że dla drużyny troszeczkę pechowe. No tak naprawdę to nie moja zdobycz tutaj się liczy, to są zawody drużynowe, ligowe i liczy się wynik drużyny. No, ja nie mam jakby większych zastrzeżeń do siebie, no szkoda, że cała drużyna nie pojechała i nie wygraliśmy tego spotkania. Powiedz mi, bo pytałem o Maćka, wiadomo, że wy nie jesteście od oceniania kolegów, bo to nie o to chodzi, ale czego zabrakło? Bo i Świderski, Piotr mówili kibice znakomicie, Maciek Kuciapa także dobrze, Patryk także, ale to jest trójka zawodników, no i zabrakło jeszcze paru punktów. To znaczy trudno mi tutaj oceniać kolegów i na gorąco po spotkaniu, bo nawet nie znam indywidualnych zdobyczy punktowych kolegów, także... No widziałem, że Maciek dobrze początek, dobrze koniec. Gdzieś tam troszeczkę problemy w środku. Sebastian Alden też za bardzo nie pojechał. No, dobrze Patryk. Jak na juniora to wiadomo, że swoje zrobił. Myślę, że kurczę, że upatruję tutaj problemy z tym ze sprzętem. Myślę, że było za mało tych spotkań sparingowych. Pogoda nie pozwoliła na ich rozgrywanie i tak naprawdę jeszcze chłopaki szukają i dopasowują sprzęt. Także no, ciężkie spotkanie na początek. Do tego, tak jak powiedziałem, to nierozjeżdżenie się jakby. No i przegrany mecz. Dzięki, Świder. Dzięki. Zakończyło się już spotkanie w Rybniku pomiędzy miejscowym RKM a drużyną Polonii Bydgoszcz. Gospodarze przegrali 55-38, ale pokazali w kilku biegach, że mają w nich spore możliwości. Drużyna dzisiaj była dziurawa, bo poza Piotrem Świderskim, Maciejem Kuciapą i Patrykiem Pawlaszczykiem pozostali właściwie nie istnieli. Nie wiadomo, czy to kwestia sprzętu, czy jednak niewystarczających umiejętności. Umiejętności na pewno będą musiały wystarczyć na drużynę z Daugavpils, bo jeżeli RKM przegra tam za tydzień wyjazdowe spotkanie, będzie miał dwa spotkania przegrane. Sponsorem programu jest firma Golden Gate.